76 rok, akurat pokłóciłem się z moją żoną. Jak to młodzi się docierają. No i poszedłem do kierownika i mówię: panie kierowniku, ja jestem na dorobku, chciałbym sobie dorobić. A że wiadomo, młode małżeństwo dociera się, to któraś strona musi być w końcu dominująca. No, po latach doszliśmy do wniosku, że jesteśmy partnerami, nikt nie dominuje, chociaż ja chętnie przyjmuję, że w moim domu rządzi Ala. Ale w ten czas był młody człowiek zbuntowany. No i pierwszą dniówkę pracowałem na pierwszą i drugą zmianę, ale żeby do domu nie wracać, no to spałem na łaźni górniczej. No spałem na tej łaźni górniczej i w pierwszy dzień nikt nie zwrócił uwagi, że ja się nie przebieram i nie jadę do domu, ale w drugi dzień pytają się: a co ty, Adam? A mnie się tak zgłupia front, bo człowiek tam różne informacje, Głos Ameryki, Wolna Europa nadawał. Już wiadomo było, że jest Radom, że jest Ursus. No to ja sobie palnąłem, że ja popieram robotników z Radomia, którzy protestują i strajkują. No i dziwnym trafem położyłem się na tej łaźni górniczej. Chyba druga w nocy. Ktoś mnie szarpie, patrzę. Obywatelscy ze smutnymi panami. Zaprosili mnie do Nyski. Tam w Nysce parę krótkich na nos zebrałem. Wywieźli mnie do Szczakowej nad taki zalew Sosina. No i wiadomo co, nie podoba się wam władza ludowa, no i łomot. Łomot kazali wchodzić do tego jeziorka, odbezpieczali niby broń, że mnie zastrzelą, że to, spałowali mnie, podtrzymali mnie, dali mi tak, to ja bym tak żartobliwie to nazwał, lekcję poglądową. No i powiedzieli, że jak na rano na dniówkę się nie zamelduje, to oni mnie, i że mam o tym wszystkim oczywiście nic nie mówić. Ale jak tu nie mówić, jak ja przyjechałem na dniówkę i brygadzista mówi: a co ty taki ten? Ja mówię: no jakbyś wiedział, co mnie spotkało, to byś zobaczył. No i jak zobaczył moje plecy i nogi, to wysłał mnie do punktu sanitarnego, gdzie jeszcze do dzisiaj, jak spotykam się z panią, która już jest na emeryturze, a była w ten czas na tym dyżurze i opatrywała te moje plecy i nogi, to ona do dzisiaj mówi: panie Adasiu, pan to, tylko trzeba jeszcze o jednej rzeczy pamiętać. Ja mieszkałem na wsi. Małe środowisko. To nie był na przykład Katowice, Sosnowiec, gdzie większa anonimowość. Ja byłem, że tak powiem, osobą od początku naznaczoną w ten sposób, że jak tylko się miałem żenić z moją malą, i tutaj kolejny przerywnik w moim życiu, wylądowałem w zakładzie śledczym, czy w areszcie śledczym w Sosnowcu na Radosze. No i pytają się: za co siedzisz? Ja mówię: nie wiem, faktycznie nie wiedziałem. No, ale wiadomo, pojawia się na wsi, pod Olkuszem, wieś, jakiś wichrzyciel, który opowiada o tym, co władza ludowa potrafi robić. Na przykład w moim domu tata mojej Jali to nigdy, nawet dopóki żył, to mówił: chłopak, to jest wszystko niemożliwe, co ty opowiadasz. Dopiero później po roku 89, ludzie zaczęli się dowiadywać, co ten system sprawiał, co ten system czynił z ludźmi. No i muszę powiedzieć, że były kolportowane informacje, kiedy miałem się z moją żoną żenić, że tak, że jestem syn, syn faszysty, tak, syn faszysty, dokładnie cytuję, że wspólnik Marchwickiego, że zabiłem kobietę na Hucie Katowice, że jestem gwałciciel. I ta moja młoda kobieta, słuchając takich informacji, to było słowo przeciwko słowu. Ja jej tylko zadawałem pytanie: no jeżeli byłem wspólnikiem Marchwickiego, a Marchwickiego, z tego co wiem, co to powiesili,
Czy jeżeli kogokolwiek bym siekierą zabił, to bym siedział w więzieniu, a ty widzisz, że ja nie siedzę. No ale no, sam chyba podpowiedziałem, bo znalazłem się na Radosze, zamknięty, no nie? No i siedzę. Jeden tydzień, drugi tydzień ci na Radosze się pytają, za co siedzisz? Nie wiem. Noc, pukanie do drzwi. Tylko że akurat tu w tym przypadku ta Radocha to miała ten element, że w nocy byłem na dniówce w zakładach górniczo-hutniczych. No i dyspozytor zadzwonił, żebym przyjechał na bazę. A jako kierowca przyjeżdżam i panowie już czekali. I wywieźli mnie na Radochę. Dokładnie to tak wyglądało. I na Radosze siedzę. Jeden tydzień, drugi tydzień. Na celi się pytają, za co siedzisz? Ja mówię, nie wiem. No to szeptanie w jednym kącie celi. Pewnie kapuś, inni coś innego. No ale był taki starszy celi, bo nie wiem, ale zawsze takie prawa w więzieniu są, że zawsze jest tam ktoś, kto jest nazywany no, przewodnikiem, o tak byśmy to nazwali. I on mówi, słuchaj, jak nie wiesz, no to napisz zażalenie. No i tak jak mi podpowiedział, dostałem kartkę, ołówek, napisałem zażalenie, że bezpodstawnie mnie trzymają. Od tego zażalenia upłynęło dokładnie parę dni. Przyszedł oddziałowy i mówi na przesłuchanie. Kiedy wzięto mnie na przesłuchanie, młody prokurator mówi, panie, my przeciwko panu nie mamy nic. Porządek w papierach musi być, żeby pan w ogóle stąd wyszedł, to musimy pana gdzieś dopisać. Za parę miesięcy będzie amnestia. Pan się przyzna, pana przypiszemy do grupy żołnierzy, że tam coś kradli na Hucie Katowice, a pan współuczestniczył w tym poprzez wywóz jakichś tych materiałów. A ja mówię, a jak się nie zgodzę, no to wie pan, pan tu jest nie tutejszy, rodziny pan tu nie ma, młodą pan ma narzeczoną, no nie? A wie pan, a jak pan nie wie, to się pan dowie, jaką panu otoczkę się robi, pan się może tu pośliznąć, no nie? Wybór należy do pana. A ja mówię, ile mam do zastanowienia, dopóki ja stąd nie wyjdę, no nie? No i faktycznie, no miałem do wyboru. Albo czekać, aż się pośliznę, albo, no to mówię, dobrze. Odbyła się rozprawa sądowa i pierwsze pytanie było takie, że a co pan zrobił z tymi płytkami? A ja mówię, a z jakimi? No żołnierze stwierdzili, że pan wywiózł im jakieś płytki. A gdzie oni je położyli? No do samochodu. A ja mówię, ale ja jeździłem gruszką, betoniarką. To jeżeli wrzucili do betoniarki, to te płytki się zmieliły i gdzieś pewnie w fundamentach się znajdują. Jak potrafili zalać betonem, mówię, maszyny budowlane, to dlaczego parę płytek, nie? No i dziwnym trafem w ten sam dzień pani sędzia mnie zwolniła. Faktycznie za 3 miesiące była amnestia.